Cześć, miło mi Was powitać na moim kanale. Pierwszy odcinek poświęcony będzie wstępowi do uprawy pomidorów. Natomiast myślę, że w kolejnych odcinkach będziemy też rozwijać o inne elementy, ale to zobaczymy jeszcze w jakim kierunku pójdzie. Na początek przygotowałem te elementy, które będą niezbędne do wysiewu pomidorów. Zaczniemy od gatunków ziemi, dodatków i w czym będziemy sadzić. Ale może na początek, żeby nam nie przeszkadzały moje pieselskie mordy. Saga! Casey! Saga! Na dwór! Casey! Na dwór! Żeby nam się dodatkowe elementy dźwięku nie pojawiały. A więc wracamy do naszego stołu. Zaczniemy może od odmówienia wybranych pomidorów, które będziemy sadzić. Myślę o tych najważniejszych, dlaczego też mówię, dlaczego je wybrałem i dlatego też będę Wam je polecał. Na wstępie dosyć orientalna odmiana pomidorów Blue Orange. Bardzo ciekawe pomidory, pomidory pomarańczowo-czarne. Bardzo smaczne, według mnie nawet najsmaczniejsze ze wszystkich dostępnych. Przez ubiegłe lata miałem możliwość przetestowania bardzo dużej ilości odmian pomidorów. Natomiast powiem szczerze, że z tych jestem najbardziej zadowolony. Raz, że w smak, dwa, że odporność na wszelkiego rodzaju choroby, ale o tym też jeszcze osobny odcinek zrobimy. Tutaj mamy, nie wiem czy dobrze wymówię nazwę, pomidor o nazwie Budynowka Red. Bardzo ciekawa odmiana, odmiana o kształcie, jakby odmianie bawole serce, czerwona. Co ciekawe, ma bardzo krótki okres owocowania, momentu posadzenia. Tutaj również pomidor, który możecie spotkać często w sklepie, to taki czarno-czerwony, Noir de Crime, zwany również Czarny Książę. Bardzo smaczna odmiana, polecam. White Beauty, taki biało-żółty pomidorek. No i też kilka, może dwa, trzy krzaki posadzimy żółtego koktajlowego. Niestety posiadam od niego nasiona. Nie mam nazwy, więc nie wymienię Wam. Oczywiście dlaczego te odmiany? Z uwagi na to, że w poprzednich latach testowałem bardzo dużo odmian pomidorów i nie ze wszystkich byłem zadowolony. Te pomidory, które tutaj Wam dzisiaj pokazuję, to są pomidory, które wybrałem podczas własnej selekcji uprawy od lat. Pomidory, z których jestem zadowolony zarówno smakiem, jak i odpornością na różnego typu choroby. Nie chcę też mieszać za dużo odmian pomidorów z uwagi na to, że potem te pomidory się krzyżują. Nie zawsze wchodzi nam to co chcemy. Poza tym czym więcej odmian pomidorów, tym ciężej to potem, że tak powiem, ogarnąć, żebyśmy mieli efekt taki pożądany efekt, który myślę każdemu na nim zależy, czyli pomidory, które nam będą smakowały w jak największej oczywiście ilości. Myślę, że tyle jeśli chodzi o odmiany pomidorów. Rzecz jasna będziemy potrzebować jeszcze ziemię. Jeśli chodzi o ziemię, to do sadzenia polecam ziemię, która jest przystosowana do rozsad roślin. Nie polecam stosowania ziemi jakiejś tam standardowej, uniwersalnej bądź do kwiatów z uwagi na to, że posiadają duże ilości nawozu, który w tej pierwszej fazie wzrostu pomidora może nam przeszkadzać, może powodować jego, że tak powiem, zbyt szybki wzrost, który na pewno nie jest pożądany w tej pierwszej fazie. Ziemię wymieszamy sobie z perlitem. Perlit, który trochę wzbogaci tą ziemię. Dwa, że będzie trzymał też delikatnie wilgoć, co pomoże nam przy uprawie naszych pomidorów. Całość będziemy mieszać przy pomocy standardowego narzędzia w miseczce, żeby oczywiście jak najmniej w domu narobić bałaganu. Kolejnym elementem są takie tacki. Szczerze mówiąc, chciałem wcześniej do małych doniczek lub do takich kratek na rozsady, jeśli mnie rozumiecie, takie drobne doniczki, natomiast nigdy nie byłem z tego zadowolony. I w tym roku postanowiłem sadzić je, że tak powiem, w tej pierwszej fazie wzrostu do grupowych takich doniczek. Z uwagi na to, że jest to wygodniejsze, w tych małych doniczkach raz, że problem jest z przenoszeniem, podlewaniem każdego indywidualnie, plus do tego małe doniczki szybciej wysychają, natomiast jeśli tutaj nasypiemy, że tak powiem, odpowiednią ilość ziemi, to mamy mniejszy problem z podlewaniem i z jej wysychaniem. Całość będzie oczywiście umieszczona na takiej podstawce na parapecie, ale to sobie dalej jeszcze omówimy.
każdy z pomidorów, które wam wymieniłem, żeby potem nie mieć problemu z ich rozróżnieniem, szczególnie w tych pierwszych fazach, bo oczywiście jak mamy owoce, to już będziemy wiedzieć, które to pomidory, natomiast przygotowałem sobie też takie znaczniki, które będą wbite w ziemię. Oczywiście wszystko zabezpieczymy tutaj przy tych rozsadach, przy użyciu jakiejś tam folii, żeby rzecz jasna, jak to w domu, narobić jak najmniej bałaganu. Rękawiczki, które też się oczywiście przydadzą. Używam takich cienkich, lateksowych, z uwagi na to, że mam lepsze czucie, ciężko jest tak naprawdę chycić nasiona w jakichś tam ogrodniczych rękawicach, natomiast niespecjalnie lubię mieć w tym wszystkim upaprane swoje dłonie. Dobrze, ale jak już powiedziałem, zacznijmy od zabezpieczenia miejsca naszego siania, sadzenia, żeby jak najmniej bałaganu w domu narobić. A więc tak, przestrzeń mam przygotowaną do sadzenia pomidorków. Co należy podkreślić? Mamy teraz początek marca. Uprawiam pomidory zarówno w szklarni, co również oczywiście później wam pokażę, jak i pod gołym niebem w gruncie. Uważam, że jest to idealny termin obecnie, żeby siać, czyli ta pierwsza połowa marca, przełom marca, końcówka lutego. Natomiast nie sadziłbym na pewno ani wcześniej, ani później. Zarówno czy to do szklarni, czy tradycyjnie w gruncie. Jest to już przeze mnie przetestowane z uwagi na to, że ja lubię trzymać swoje sadzonki jak najdłużej w domu. Oczywiście są one wtedy mniej narażone na wszelkiego rodzaju choroby, a o to nam chodzi, żeby nie stosować chemii, bądź stosować ją jak w najmniejszej ilości, aczkolwiek zawsze się przed tym wystrzegam. Jest to termin dobry z uwagi na to, że zarówno owoce wcześniej nam zaczną pojawiać się na krzakach, jak i też ustrzegamy się przed tym, że na zewnątrz mamy za mało słoneczka, co może powodować, że nasze rozsady zaczną wybiegać, czyli tak tłumacząc, za szybko rosnąć nieadekwatnie do potrzeb. Dobrze, w związku z tym zacznijmy. Początek, potrzebna jest nam ziemia. Ziemia, już jak wspomniałem, dobrze, żeby była ziemią przeznaczoną do rozsad. Ułatwi nam to naszą pracę. Taką ziemię będziemy za chwilkę mieszać z perlitem, rozsypywać do, nie wiem czy nawet właściwie nazwę, donic czy tacek, w których możemy trzymać w pierwszej fazie wzrostu naszych pomidorów czy rozsady. Dobrze, ziemię mamy już wysypaną. Teraz użyjemy perlitu. Jeśli chodzi o perlit, jak tutaj producent deklaruje, jako dodatek do podłoży przy uprawach w doniczkach domowych, skrzyniach i skrzynkach balkonowych, wysokich rządkach w warzywnikach i rabatach zielonych i tak dalej, i tak dalej. Co daje, jakie ma zalety przy stosowaniu perlitu w ogrodzie? Spulchnia i poprawia napowietrzenie gleby, magazynuje i oddaje wodę, przyspiesza tempo i wzrost roślin, wzmacnia i ułatwia rozrost systemu korzeniowego, poprawia efektywność zastosowanych nawozów, jest materiałem naturalnym, odpornym na działanie pleśni, szkodliwych i grzybów. Nie zanieczyszcza środowiska, po użyciu dodany do kompostu poprawia jego właściwości i przyspiesza kompostowanie. Natomiast myślę, że tutaj to nawodnienie, spulchnienie ziemi, poprawienie i trochę drenażu, myślę, że to jest dla nas najważniejsza kwestia. Oczywiście nie stosujemy go w jakimś nadmiarze, też oczywiście z umiarem, ale też nie należy się obawiać. Jak już czytałem, jest to środek nieszkodliwy. Na tą chwilę już nie pamiętam, z czego to jest wyrabiane, ale całość sobie wymieszamy. Już teraz wiecie, do czego potrzebna była mi ta folia.
Nie da się zawsze przy tym się coś troszeczkę nabałagani. Szczególnie jeśli robi się to w domu. Nie mam jeszcze na tą chwilę niestety żadnego pomieszczenia gospodarczego, w którym mógłbym to robić. Ale w przyszłości kto wie. Trudno, po prostu na koniec będzie troszeczkę sprzątania. Możemy sobie to rękawicami, pójdzie nam szybciej, żeby to wymieszać. Dobrze. Myślę, że mamy najważniejsze. W tym momencie, zaraz momencik, spojrzę sobie, nagrywa, czy kamera druga nagrywa. Nagrywa, jest dobrze. W tym momencie przekładamy tą ziemię do naszych doniczek. Zapełniamy je tak w 3/4 wysokości. A zaraz wam pokażę dlaczego. Jedna. Druga. Wyrównujemy. Tak jak mówię, 3/4. Dobrze jest lekko tą ziemię ubić z uwagi na to, że ona z czasem pod wpływem, nie za mocno, natomiast delikatnie, z uwagi na to, że ona czasem pod wpływem podlewania i upływu czasu nam się obniżą, żebyśmy potem za mało ziemi w doniczkach nie mieli. No ale dobrze. Najważniejsze przygotowane miejsce do siania już mamy. Teraz, jak już wspomniałem, użyjemy naszych znaczników, żeby wiedzieć, co i gdzie mamy posiane. Sadzę mniej więcej pomidory, te główne cztery odmiany w identycznych ilościach. Z uwagi na to, że miejsce w szklarni z reguły dzielę właśnie na cztery odmiany, plus do tego troszeczkę pójdzie naszych koktajlowych. Myślę, że tutaj dobrze. I teraz tak, idziemy po kolei. Odmiana Blue Orange. Oczywiście problem z otwarciem woreczka. I teraz mniej więcej równomiernie staramy się rozprowadzić nasionka po ziemi, po wierzchniej warstwie. Nie będziemy je wkopywać, ale zaraz wam pokażę, dlaczego nam to ułatwi pracę. Staramy się zachować tę odległość, tak powiedzmy mniej więcej 5 cm między nasionami. Natomiast jak sypie wam się gęściej, zbytnio się tym nie przejmujcie, bo zawsze można wyrwać młodą sadzonkę, plus do tego pamiętajcie, że nie wszystkie, z pewnością, może nie zawsze, ale z reguły nie wszystkie nasionka wschodzą, więc nawet jak wrzucicie w jedno miejsce dwa, więc nic wielkiego się nie stanie. Praktyka z sadzeniem do takich większych doniczek jest o tyle dobra, że one z początku i tak bardzo szybko rosną. To jest tylko ten pierwszy okres, który potrzebujemy dla nich. Natomiast potem w łatwy sposób raczej dbać o ich odpowiednie nawodnienie. To dwa. Że potem łatwo się je przesadza. To też pokażemy w następnym odcinku. Do większych donic, bo oczywiście przychodzi ten moment, w którym musimy sobie już je przesadzić do większych donic. Ups, sypnęło nam się jedno nasionko tutaj, żeby nam się coś nie pomieszało. Dobra. Spokojnie, co wzejdzie? Będzie za gęsto, to będziemy sobie radzić jakoś z tym problemem. White Beauty, dobrze, przechodzimy do żółtego koktajlu. Tak jak mówiłem, nie znam nazwy tego pomidora, natomiast bardzo dobrze sprawdziły nam się pod względem wydajności, jak i smaku żółte, małe, koktajlowe pomidorki. Dobrze, teraz mamy odmiany budynowka Red, jeśli dobrze to wymawiam.
Bardzo fajna odmiana. Bardzo wcześnie owocuje, co też ma, co też jest pomocne przy tym, żeby unikać chorób, bo jeśli czym szybciej będziemy mieli pomidory na krzakach, na co należy uważać, bo rozbieżność między poszczególnymi odmianami pomidorów jest naprawdę duża, bo nawet do długości nawet 1,5 miesiąca. Te 1,5 miesiąca to jest czas, który mamy czas, mamy, jakby to jest dla nas okres, w którym możemy szybciej zebrać pomidory, niż choroby zdążą do nich wejść. Jak wiecie, choroby w uprawach pomidorów zdarzają się bardzo często, a my będziemy chcieli uniknąć wszelkiego rodzaju chemii i hodować je w sposób jak najbardziej naturalny. Dlatego szybki wschód, szybkie przyjście naszego owocowania naszych pomidorów będzie na pewno bardzo pomocne właśnie już w tym ustrzeżeniu się przed chorobami. Śledzę dużo kanałów takich, czy na YouTubie, czy w innych źródłach, jak portale na Facebooku, gdzie zauważyłem, że nigdy o tym się nie wspomina. Natomiast naprawdę te 1,5 miesiąca, bo że bardzo dużo zrobi dla naszych roślinek. No i co? W tym momencie mamy przygotowane doniczki z posianymi pomidorkami. Natomiast dlatego mówiłem, żeby wypełnić ich w 3/4, żeby nie trzeba robić bodołków, tylko tą wierzchnią warstwę przykrywamy delikatną warstwą ziemi. No a jakby podchodząc do tego w sposób minimalistyczny, minimum wkładu, maksimum osiągnięć, będziemy mieli nasze pomidorki już lada dzień. Tam mam relację, jak rosną. Jak wspomniałem, początek marca jest to dobry termin, żeby ustrzegać się przed zbyt szybkim wzrostem i wybieganiem naszych roślin. Mamy troszkę więcej, bo jak już wspomniałem, ta ziemia potem i też w jakimś stopniu siada niżej, więc na pewno nie będzie nam to przeszkadzało. Teraz tak, wspomniałem już o wybieganiu roślin. Jeśli sadzicie wcześniej roślinki, na pewno pomocne będą w tym momencie jakieś źródła dodatkowego oświetlenia. Jak tutaj mam przykład takiej lampy specjalnej do sadzonek, którą umieszczamy nad naszymi doniczkami. Wtedy roślinki nam nie wybiegają. Mam tu na myśli szczególnie noc, no bo w dzień mamy jakieś tam światło, natomiast jeszcze o tej porze roku dzień jest krótki. Żeby nie było, że trzeba mieć jakieś tylko i wyłącznie specjalne źródło oświetlenia, powiem szczerze, że zwykła jarzeniówka sprawdza się również dobrze, a nawet mam wrażenie, że troszkę lepiej. Dobrze, mamy już nasze doniczki z pomidorami. Pozostały tak naprawdę dwie czynności. Na specjalnej tutaj podkładce w sklepie ogrodniczym kupionej umieszczam sobie, żeby mi się nie rozlewała woda w razie przelania. W oknie, który tutaj, jeśli chodzi o mój dom, ma najwięcej światła, co jest bardzo istotne. Tak jak wspomniałem, żeby uniknąć tego problemu wybiegania naszych roślin. No i w tym momencie zostało nam lekkie, nawet nie lekkie, można powiedzieć, że przy tym pierwszym podlewaniu należy troszeczkę obficiej podlać, czy to za pomocą jakiejś konewki, tylko pamiętajcie, żeby nie lać punktowo, tylko delikatnie, najlepiej przelewając przez dłoń, bądź użyć do tego zraszacza. No i co? Czekamy na kolejne etapy wzrostu naszych pomidorów. Pamiętajcie, że moje opinie są opinie tylko i wyłącznie wypracowane na podstawie moich doświadczeń. Nie jestem żadnym profesjonalistą w tym zakresie. Natomiast nie ukrywam, że co roku jestem zadowolony z jakości moich rozsad i pomidorów. Robię je nie tylko dla siebie, sukcesywnie tutaj też rozdaję osobom, które biorą ode mnie i rokrocznie są z tego zadowolone. Więc ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.